10 największych transferów Polaków w XXI wieku. Oczywiście biorę pod uwagę kwotę, jaką zapłacono za zawodnika. Ranking dotyczy jedynie XXI wieku, gdyż ceny zawodników się różniły. Gdyby wziąć pod uwagę wartość zawodników w danych etapach historii piłki nożnej, to na listę trafiłoby wielu zawodników, którzy dziś byliby uznawani za tanich. A tak bierzemy pod uwagę jedynie aktualną wartość. Kwoty transferu ustalone na podstawie transfermarket.pl Ludowik Obraniak, z Polszczemy nazwy w końcu to polski piłkarz choć francuskiego pochodzenia występujący na pozycji pomocnika. Były reprezentant Polski w kwietniu 2002 roku obraniach został powołany do reprezentacji Francji u 19 na 2 mecz z Jugosławią. W kadrze u 21 zagrał jeden raz w meczu z Hiszpanią rozgrywanym 17 kwietnia 2004 roku. Od momentu wejścia nowych przepisów FIFA piłkarz był jednak uprawniony do gry w polskiej reprezentacji. Zawodnik wystąpił o polski Polskie obywatelstwo i zadeklarował chęć gry w polskiej reprezentacji. Po uzyskaniu polskiego obywatelstwa w 2009 roku obraniak został powołany przez Leoben Hackera do reprezentacji na mecz towarzyski z Grecją. Zagrał w tym meczu od początku drugiej połowy, zmieniając Eusebiusza Smolarka. W 80 minucie strzelił bramkę na 2-0. W 2012 roku został powołany przez selekcjonera kadry Franciszka Smudeł na Euro 2012. Podczas turnieju wystąpił we wszystkich trzech meczach grupowych. 16 maja 2013 roku ogłosił, że rezygnuje z gry w kadrze, dopóki Waldemar Fornalik będzie selekcjonerem kadry narodowej Polski. Odnośnie jego odmowy gry w kadrze, następnie deklaracji powrotu do niej, zaistniała dyskusja w polskim środowisku piłkarskim. Na ten temat wypowiadali się byli reprezentanci, trenerzy, prezes PZPN Zbigniew Boniek, którzy poparli bądź skrytykowali postępowanie Obraniaka. Otwierający nasze zestawienie transfer Obraniaka z francuskiego Bordeaux do niemieckiego Werderu Brema wynosił 5 milionów euro. Adrian Mierzejewski, piłkarz występujący na pozycji pomocnika w chińskim klubie Changchun Yatai. W latach 2010-2013 reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Europy 2012 jest wychowankiem szkółki piłkarskiej Naki Olsztyn. Zimą 2004 roku przeniósł się do Wisły Płock. 15 maja 2004 roku w meczu z dyskobolią Grodzisk Wielkopolski zadebiutował w Ekstraklasie. Natomiast 1 maja 2005 roku w meczu z Górnikiem Łęczna strzelił swoją pierwszą bramkę w tej lidze. 22 grudnia 2008 roku podpisał 3 kontrakt z Polonią Warszawa i grając tam został laureatem plebiscytu Tygodnika Piłka Nożna w kategorii Ligowiec Roku 2010. Moim zdaniem najbardziej niedoceniony polski piłkarz. 1 lipca 2011 roku doszło do transferu Mierzejewskiego z Polonii Warszawa do tureckiego Trabzon Spor za kwotę 5 milionów 250 tysięcy euro. Jan Bednarek, piłkarz występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Southampton oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018 rozpoczął swoją karierę w Sokole Kleczew. W 2012 roku trafił do Akademii Lecha Poznań, gdzie przeszedł przez kolejne szczeble juniorskie. A także występował w zespole Młodej Ekstraklasy i w rezerwach pierwszej drużyny. Przed sezonem 2013-2014 został włączony do kadry pierwszej drużyny poznańskiego zespołu. 14 lipca 2015 roku, nie mogąc liczyć na regularne występy w Lechu, Bednarek został wypożyczony do górnika Łęczna. Po sezonie powrócił do Lecha. Sezon 2016-17 po raz kolejny rozpoczął jako rezerwowy. 4 lutego 2017 roku został wybrany odkryciem roku 2016 w plebiscycie tygodnika piłka nożna. Transfer, o którym mowa, miał miejsce 1 lipca 2017 roku. Angielski klub zapłacił za niego poznańskiemu Lechowi 6 milionów euro. Jerzy Dudek piłkarz, który występował na pozycji bramkarza w latach 1998-2013, reprezentant Polski Jerzy Dudek karierę rozpoczął jesienią 1985 roku w trampkarzach górnika Knurów. Podczas jednego sezonu rozegrał w nim 12 spotkań jako lewy obrońca. W 1988 roku trafił do drużyny juniorów, a w 1991 roku do pierwszego zespołu występującego w trzeciej lidze. Drużynie Grającej pod nazwą Konkordia Knurów zadebiutował dnia 10 kwietnia 1992 roku w meczu Skarbogliwice. W barwach Koncordii rozegrał łącznie 115 spotkań, a ostatni pojedynek zanotował przeciwko Olimpii Piekary Śląskie. Wiosną 1996 roku Jerzy Dudek za sprawą trenera Bogusława Kaczmarka przeszedł do występującego w ekstraklasie Sokoła Tychy. Debiut w ekstraklasie zaliczył 16 marca 1996 roku. W przegranym meczu wy jazdowym z Legią Warszawa. Po rozegraniu 15 meczów ligowych odszedł z klubu. 19 sierpnia 1996 roku podpisał profesjonalny kontrakt z holenderskim klubem Feyenoord Rotterdam. W sezonie 1998-99 na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Feyenoord zapewnił sobie Mistrzostwo Holandii, a Dudek został uznany najlepszym bramkarzem ligi. Transfer, o którym mowa, był na tamte czasy najwyższym polskim transferem. 1 lipca 2001 roku swej nordu Jerzego Dudka wykupił Liverpool FC za 7 milionów 400 tysięcy. Euro. Był to transfer opłacalny, gdyż Liverpool z Dudkiem w składzie wygrał Ligę Mistrzów, zaś w meczu finałowym dzięki trzykrotnej obronie w serii rzutów karnych przyczynił się do zdobycia przez swój klub trofeum. Stał się jednocześnie trzecim Polakiem po Bońku i Młynarczyku, który zdobył to trofeum. Interwencję Dudka podczas dogrywki uznano za trzecią najefektowniejszą paradę bramkarską w historii piłki nożnej. Ponadto drugi raz został nominowany przez UEFA do nagrody dla najlepszego bramkarza. Później Dudek trafił jeszcze do Realu Madryt, gdzie zakończył karierę według mnie najlepszy polski piłkarz w historii, ale to moje zdanie. Kamil Grosicki, piłkarz występujący na pozycji pomocnika lub napastnika w angielskim klubie Hull City oraz w reprezentacji Polski. Grosicki swoją piłkarską karierę rozpoczynał w pogoni Szczecin, skąd w 2007 roku trafił do Legii Warszawa. Jego uzależnienie od hazardu, które przejawiało się już w trakcie gry w Szczecinie. Spowodowało, że pod koniec 2007 roku przebywał na terapii odwykowej na Mazurach. Grosicki regularnie grał w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski. W lutym 2008 roku w towarzyskim spotkaniu z Finlandią zadebiutował w kadrze A. Dotychczas w reprezentacji Polski wystąpił 60 razy, zdobywając 12 bramek i wystąpił z nią na Mistrzostwach Europy 2012, 2016 oraz na Mistrzostwach Świata 2018. Transfer, który trafia na naszą listę, to zakupienie Grosickiego przez wcześniej wspomniany Hull City z francuskiego Rennes za 9 milionów euro. Kamil Glik, polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w monakijskim klubie AS Monaco oraz w reprezentacji Polski, uczestnik Mistrzostw Europy 2016 i Mistrzostw Świata 2018. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w drużynie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jastrzębie Zdrój i w Wodzisławskiej Szkole Piłkarskiej Wodzisław Śląski. Swoją reprezentacyjną karierę rozpoczął w reprezentacji Polski do lat 19, następnie występował w reprezentacji Polski do lat 21, 9 listopada 2009 roku został powołany do gry w seniorskiej reprezentacji Polski przez Franciszka Smudeł. Podczas pierwszego zgrupowania nie dostał szansy debiutu. 18 grudnia 2009 roku otrzymał ponownie powołanie od selekcjonera, tym razem na Puchar Króla Tajlandii. 20 stycznia 2010 roku zadebiutował w reprezentacji Polski. Wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Tajlandią. W 43 minucie tego spotkania strzelił swoją pierwszą bramkę w reprezentacji. W temacie transferów to największym osiągnięciem jest przeskoczenie z włoskiego Torino do Monaco za 11 milionów euro. Piotr Zieliński, polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Napoli oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016 i Mistrzostw Świata 2018. Zieliński rozpoczął swoją karierę w Orle, Ząbkowice Śląskie, skąd latem 2007 roku trafił do Zagłębia Lublin. Cztery lata później wyjechał do Włoch, gdzie związał się z Udineze Calcio. Zieliński ma za sobą liczne występy w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski. 4 czerwca 2020 2013 roku podczas towarzyskiego spotkania z Lichtensteinem zadebiutował w reprezentacji Polski. Pierwszą bramkę w reprezentacji A zdobył 14 sierpnia 2013 roku w towarzyskim meczu z Danią. Transfer godny uwagi wynosił 14 milionów euro i było to przejście z Udinese Calcio do Napoli. Grzegorz Krychowiak, piłkarz występujący na pozycji pomocnika w rosyjskim klubie Lokomotiv Moskwa, do którego jest wypożyczony z Paris Saint-Germain. Reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Europy 2016 i Mistrzostw Świata 2018. Karierę piłkarską zaczyna w klubie Orzeł Mrzeżyno. Następnie występował również w takich zespołach jak Żaki 94 Kołobrzeg, Stal Szczecin oraz Arka Gdynia. Nieźle to brzmi, ale Arka Gdynia w tym przypadku to największy klub z tego grona. Przed sezonem 2006/2007 trafił do Akademii Francuskiego Bordeaux. 3 lipca 2016 roku Francuski Paris Saint-Germain zapłacił za Polaka hiszpańskiej Sewilli aż 27,5 miliona euro. Arkadiusz Milik, piłkarz występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie Napoli oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018 i Mistrzostw Europy 2016. Arkadiusz Milik jest wychowankiem Rozwoju Katowice. W listopadzie 2010 roku trafił na testy do górnika Zabrze, gdzie rozegrał dwa spotkania w drużynie Młodej Ekstraklasy. W meczu z choroną kielce zdobył bramkę, po czym trener Adam Nawałka zaproponował mu treningi z pierwszą drużyną. Był testowany w zespole Młodej Ekstraklasy Legii Wars 1 lipca 2011 roku podpisał pięcioletni kontrakt z górnikiem Zabrze. 1 sierpnia 2016 roku, kiedy grał dla holenderskiego Ajaxu Amsterdam, został zakupiony przez włoskie Napoli za 32 miliony euro. Krzysztof Piątek, polski piłkarz, występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie AC Milan oraz reprezentacji Polski, uczestnik Mistrzostw Świata U21-2017. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Niemczance w Niemczy, a następnie Lechi Dzierżoniów, w której barwach w wieku 17 lat zadebiutował w trzeciej lidze. Dobrze, że Włosi nie muszą opowiadać o jego historii i początkach, bo w życiu by tego nie wymówili. W 2012 roku przeszedł do Zagłębia Lubin, gdzie rok później zaliczył debiut w Ekstraklasie. Pierwszy występ w barwach narodowych zanotował w reprezentacji Polski U-20 w czerwcu 2015 roku podczas meczu towarzyskiego ze Słowacją. Cztery miesiące później zadebiut w reprezentacji Polski u 21 zdobywając gola w 53 minucie w sparingu z młodzieżową reprezentacją Izraela. W maju 2018 roku znalazł się w szerokiej kadrze seniorskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2018 w Rosji, jednak ostatecznie na sam turniej nie otrzymał powołania. Największy polski transfer miał miejsce 23 stycznia 2019 roku włoski klub AC Milan zakupił piątka za 35 milionów euro od innego włoskiego klubu FC Genoa, co mnie bardzo cieszy, bo AC Milan to mój ulubiony włoski klub.